Kolejny druk, numer 8, przez 302, przez 2013, autorstwa infrastruktury i ochrony środowiska. Na referenta zaproponowano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 8, łamane przez 302 z 2013 roku Rady Dzielnicy 10 z Koszalicy z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie utworzenia w zewnętrznej części portu nr 52 Borek terenu parkowego. Podstawa prawna, paragraf 1. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o prośbę o działki nr 188/1 obręb 69 jednostkę medycyjną na dwie części wzdłuż trzeciego stoku podstrzyżnego nr 52 Borek i drogi dojazdowe celem utworzenia zewnętrznej części terenu parkowego na przykładzie portu nr 48 w Gębowicce i portu nr 48A w Mszczejowice. Paragraf 2. Uchwała w poniżej gminie podjęcia jeszcze uzasadnienie. Wokół portu nr 52 Borek powstaje coraz większa ilość budynków wielorodzinnych. Utworzenie zewnętrznej części portu terenu zielonego pozwoli zaspokoić potrzeby coraz większej ilości mieszkańców tego rejonu. Obecnie przedmiotowy teren jest zaniedbany. Utworzenie terenu parkowego wpłynie korzystnie na walory estetyczne okolicy. Jeszcze to napisać użytkowe. No ale na razie jest. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu uchwały. Rozumiem, że tyle. Okej. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma zgłoszeń głosowanych. Kto z państwa radnych chce uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.